Dzień dobry, nazywam się Dorota Karaś, jestem współautorką książki Walentynowicz Anna szuka raju, która okazała się w wydawnictwie Znak. Na co dzień pracuję w trójmiejskiej redakcji Gazety Wyborczej. Dzień dobry, nazywam się Marek Sterlingow, jestem współautorem książki Walentynowicz Anna szuka raju. Książkę Walentynowicz Anna szuka raju można kupić w księgarni internetowej wydawnictwa Znak. To jest strona o adresie znak.com. I dla osób, które oglądają naszą relację, nasze nagranie, mamy specjalny kod, informacje o tym, jak z niego skorzystać, zamieścimy obok nagrania. Książkę Walentynowicz Anna szuka raju przygotowywaliśmy przez 3 lata. Pierwsze 2 lata to było zbieranie materiałów, czytanie dokumentów, research. Ostatni rok poświęciliśmy na napisanie. Chcieliśmy przygotować reporterską biografię, to oznacza, że nie tylko zakopaliśmy się w dokumentach, przeszukaliśmy archiwa m.in. IPN-u czy Archiwum Państwowe w Gdańsku, ale również docieraliśmy do świadków historii, do osób, które zarówno znały, szanowały Annę Walentynowicz, jak i takich, które próbowały jej zaszkodzić w jej działalności. Jednym z naszych odkryć było spotkanie z agentem o pseudonimie Krzysztof II, który okazał się kobietą i który opowiedział nam o szczegółach swojej tajnej pracy. Mi najwięcej przyjemności sprawiał oczywiście ten czas, kiedy zbieraliśmy materiał, kiedy rozmawialiśmy z ludźmi, kiedy opowiadali nam o tamtych czasach. Szczególnie ciekawy był dla mnie okres strajków sierpniowych. To był czas, który ja już jako 14, 15, 16-letni chłopak pamiętam osobiście. Dziś dzięki tej pracy nad tą książką mogłem poznać to głębiej. Pisząc biografię Anny Walentynowicz, staraliśmy się pokazać ją w wielu wymiarach. I jako pracowniczkę stoczni, i jako działaczkę opozycji, i jako matkę, jako żonę, jako samotną matkę, osobę, która musi troszczyć się o byt swojego dziecka, swojej rodziny. Spotykaliśmy się z wieloma osobami, które zarówno takimi, które ją bardzo ceniły i lubiły, jak i takimi, które nie darzyły jej sympatią. My przyjęliśmy zasadę, że nie będziemy oceniać naszej bohaterki. Chcieliśmy dać możliwie jak najbardziej pełny jej obraz, ale ocenę pozostawić czytelnikowi. Ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak trudnym zadaniem będzie napisanie biografii Anny Walentynowicz. Ona budziła i do dzisiaj budzi skrajne emocje. Jedni ją uwielbiają, podziwiają, inni jej nienawidzą, uważają, że była strasznie denerwującą i natarczywą osobą. Staraliśmy się tak napisać, żeby może przekonać jednych i drugich, że nie mają racji. Anna Walentynowicz zaczęła pracę w Stoczni Gdańskiej w 1950 roku. Nie nazywała się wówczas Walentynowicz, tylko Lubczyk. I był to okres, kiedy stocznia dopiero została odbudowana rękoma pracowników, mieszkańców Gdańska. Ona przeszła kurs spawaczki i pracowała jako spawaczka właśnie w kadłubach statków budowanych w Stoczni Gdańskiej. No, chyba dzisiaj nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak ciężka była to praca, w jakich warunkach się odbywała i ile zdrowia kosztowała pracowników. Ja nie zdawałem sobie sprawy, że Stocznia Gdańska była aż tak ważnym zakładem pracy dla Gdańska w tych pierwszych latach przede wszystkim. No wiadomo, to był, gdy ja dorastałem, duży, istotny zakład, ale nigdy nie myślałem, że w czasie, gdy Gdańsk się odbudowywał, to było jakby miasto twórcze. Te tysiące ludzi, którzy tam pracowali, ta struktura socjalna i bytowa, która tam powstała, jakby sprawiła, że to miasto rosło w siłę i stało się takim, jakie dzisiaj jest znane. Kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że Anna Walentynowicz urodziła się przed wojną na Wołyniu w ukraińskiej rodzinie, postanowiliśmy pojechać do Ukrainy i odnaleźć tam jej krewnych. To nam się udało. Byliśmy w rodzinnej wsi Anny, która kiedyś nazywała się Sienne przed wojną, dziś jest Sadowe. Dziś jest to Sadowe i w której do dziś mieszkają jej siostry, brat, wielu krewnych i oni opowiedzieli nam o historii swojej rodziny. W Ukrainie było bardzo ciekawie. Spotkaliśmy i rodzinę, i
osoby, które już zdążyły jakby zastanowić się nad znaczeniem Anny Walentynowicz dla ich i nie tylko dla naszej, ale również dla ich historii. Dla nich jest to bardzo ciekawa postać, zwłaszcza, że tyle osiągnęła w życiu. Anna Walentynowicz jako działaczka społeczna, działaczka różnych organizacji kobiecych była jedną z pierwszych kobiet, która tu na Wybrzeżu zajmowała się sytuacją kobiet pracujących, wskazywała na pewne nierówności z tego wynikające, jakby zwracała uwagę mężczyznom, że mają lepiej, bo one, kobiety, muszą po takiej samej, często ciężkiej pracy w stoczni wrócić i następnie gotować, zajmować się dziećmi, sprzątać, i mężczyźni już mogą wtedy zadowolenie odpoczywać. Podczas pracy nad książką wzięliśmy też udział w herstorycznym spacerze po Stoczni Gdańskiej śladami Anny Walentynowicz i było to bardzo ciekawe doświadczenie, bo co innego przeglądać dokumenty i czytać o miejscach, w których pracowała, a co innego zobaczyć je na własne oczy. Dziś są to już takie albo nieistniejące, albo walące się hale stoczniowe. Ale no, taki spacer śladami historii robi naprawdę duże wrażenie. Myślę, że nie tylko na nas zrobił, ale na innych uczestnikach również. To fantastyczna inicjatywa. Myślę, że my gdańszczanie sobie czasami nie zdajemy sprawy z tego, jak wielkim zainteresowaniem stocznia jako miejsce historycznych wydarzeń, strajków roku 80. Wielki, ważny zakład pracy cieszy się nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Ja mam dużo znajomych, czasami przyjeżdżają tu też znajomi dziennikarze z zagranicy. Każdy musi zawsze iść do stoczni.